Szanowni Państwo, z nami Filip Bajnowicz. Zdrowo, brate. Zdrowo, zdrowo. A dzisiaj niewesoły wywiad, trochę smutny, bo nadszedł czas pożegnania. Ale taka jest piłka nożna. Piłkarze transferowani są do klubu, transferowani są z klubu. Dzisiaj rozwiązałeś kontrakt i kończy się Twoja przygoda w Górniku Zabrze. Jak podsumujesz ten czas spędzony w klubie w Zabrzu? Zobacz tak, kiedy odchodzisz z jakiego kluba, nie jest łatwo, a na pewno nie jest łatwo, kiedy odchodzisz z kluba z takimi emocjami. Ciężki moment dla każdego piłkarza. Nie wiem co mówić, na pewno fajnie było tu, na pewno bardzo fajnie. Wszystko najlepszego mam mówić o Górniku, o kibicami. Takie kibica nie ma dużo i tyle. Rozegrałeś się w Górniku 36 spotkań. Dwa razy byłeś nagrodzony nagrodą asysty sezonu. A Twoim zdaniem, który mecz albo który moment na boisku był tym dla Ciebie w Górniku najważniejszym? Dla mnie tak, ja mam mówić to, że żaluję za tym, bo nie dostałem tyle szans tutaj, żeby pokazać, ile mi się podobało tu i jak sam się czuł tu, wiesz. Za mało meczów miałem za to. Ale na pewno mecz, który całe życie będzie pamiętał, jest z Legią tu. Na 2-2, kiedy było, na 2-2, wygraliśmy 3-2. Na pewno zagrałem zbyt krótko, ale taki mecz pamiętasz całe życie. Co jeszcze pozostanie w Twojej pamięci tutaj z Zabrza, ze Śląska, z Polski? Nie, na pewno dużo, bo dużo przyjaciół mam tu, przyjaciół za całe życie. I dla mnie jest to najważniejsze. Będziesz trzymał kontakt z chłopakami z szatni? Na pewno, kiedy będzie czas, na pewno chcę wrócić tu, zobaczyć jaki mecz albo coś, na pewno, na pewno. Masz już jakiś plan, który zrealizujesz? Co teraz po Górniku? Na mnie teraz, bo nie grałem tu i dla mnie jest najważniejsze teraz pójść gdzie będę zagrał, gdzie będę wrócił swoją formę na największy level i wtedy zobaczymy co dalej. Uchylisz rąbka tajemnicy, czy zostajesz w Polsce, czy wracasz? Na pewno nie wiem nic. Ma jakich ofert, ma dużo ofert, ale wiesz, po prostu chcę trafić najlepsze dla mnie, żeby grał po prostu, żeby się, wiesz, forma, żeby pewność siebie wrócił. Poza piłką nożną, poza boiskiem i też trochę poza szatnią i wiadomo Twoimi wielkimi przyjaciółmi, jakich tu zawsze będziesz miał. Co jeszcze zapamiętasz z pobytu tu na Śląsku w Zabrzu? Wiesz, na pewno podobało mi się życie tu. Fajnie było. Ludzie są dobre ludzie. Jeszcze nie spotkałem tak złych ludzi. I na pewno dużo, dużo, i mówię Ci, będzie pamiętał dużo, ale będzie się wrócił tu, bo dużo przyjaciół mam tutaj, zawsze z piłki, poza piłką i na pewno się będzie wrócił tu, zobaczyć mecze, na pewno, na pewno. Zawsze będziesz w Zabrzu mile widziany, zawsze przywitamy Cię z uśmiechem. No i mamy nadzieję, że też w przyszłości spotkamy się albo w innym klubie, albo w pięknym Belgradzie, tak jest, w pięknej tak Serbii. Tak jest. Dziękuję jeszcze raz za wszystko. Filip, bilo je dobro, uspoznati te, chwala Ci za to, że byłeś, za grę, za Twój uśmiech, za atmosferę. Wszystkiego dobrego dziękuję, Ci. Dziękuję Wam i tak samo. Dziękuję i powodzenia dalej.